Kolekcjonerzy bardzo starych monet dzięki znajomości rzymskiego systemu zapisywania liczb potrafią odczytywać wiek, z którego pochodzą dane monety. Wiesz już, w jaki sposób w systemie rzymskim zapisuje się liczby od 1 do 10. Wiesz również, co oznaczają te zapisy. Spójrz najpierw na ten zapis. Mamy tutaj wielką literę x i pionową kreseczkę. Wielka litera x oznacza 10. Pionowa kreseczka oznacza 1. Widzisz, że najpierw występuje znak oznaczający wartość większą. W takim przypadku stosujemy dodawanie. 10 dodać 1 to 11. Ten zapis oznacza liczbę 11. Zajmijmy się teraz tym zapisem. Mamy tutaj wielką literę x, która oznacza liczbę 10. Dwie pionowe kreseczki oznaczają liczbę 2. 10 i 2 to 12. Ten zapis oznacza liczbę 12. Spójrz raz jeszcze na pionową kreseczkę. Pionowa kreseczka oznacza liczbę 1. Jeśli przed pionową kreseczką dopiszemy wielką literę x, to wartość liczby zwiększymy o 10. Wielka litera x i pionowa kreseczka to liczba 11. Wielka litera x i dwie pionowe kreseczki to liczba 12. No to spójrz teraz na taki zapis. Tutaj mamy wielką literę x i trzy pionowe kreseczki. 10 i 3 oznacza 13. Ten zapis to liczba 13. Trzy pionowe kreseczki oznaczają liczbę 3. Jeśli przed trzema kreseczkami dopiszemy wielką literę x, tak jak tutaj, to otrzymamy liczbę o 10 większą. Spójrz teraz na liczbę 4. 4 to inaczej pionowa kreseczka i wielka litera v. No to jak w systemie rzymskim możemy zapisać liczbę 14? Wystarczy, że przed tymi znakami dopiszemy wielką literę x. Wielka litera x oznacza 10. Pionowa kreseczka i wielka litera v to znaki, które oznaczają liczbę 4. 10 i 4 to 14. No to teraz przyszedł czas na zadanie dla ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, jakie liczby oznaczają te zapisy. Wielka litera X oznacza 10. Wielka litera V oznacza 5. 10 i 5 to 15. Wielka litera X oznacza 10. Wielka litera V i pionowa kreseczka oznaczają liczbę 6. 10 i 6 to 16. Tutaj z kolei mamy wielką literę X, która oznacza 10. Wielka litera V i dwie pionowe kreseczki to znaki oznaczające liczbę 7. 10 i 7 to 17. Wielka litera X to 10. Wielka litera V i 3 pionowe kreseczki to liczba 8. 10 i 8 to 18. No to jedziemy dalej. Wielka litera x to 10. Pionowa kreseczka i wielka litera x to 9. 10 i 9 to 19. A co oznaczają dwie wielkie litery x? Jedna litera x oznacza 10. Druga litera x również oznacza 10. 10 i 10 to 20. A teraz rozszyfrujemy sobie, co oznaczają te zapisy. Czy potrafisz powiedzieć, czym różnią się od tych zapisów? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. W zapisach tych liczb mamy o jedną wielką literę x więcej niż w zapisach tych liczb. Skoro w tych zapisach mamy o jedną wielką literę x więcej, to oznacza to, że te zapisy oznaczają liczby o 10 większe od tych liczb. Wielka litera x oznacza 10. Jedna pionowa kreseczka oznacza 1. To jest liczba 11. W tym zapisie mamy dwie wielkie litery x, które oznaczają liczbę 20. Do tego mamy jeszcze jedną pionową kreseczkę, która oznacza liczbę 1. 20 i 1 to 21. Tutaj mamy dwie wielkie litery x, czyli 20, i dwie pionowe kreseczki, czyli 2. 20 i 2 to 22. Dwie wielkie litery x to 20. Trzy pionowe kreseczki to liczba 3. 20 i 23 to 23. Dwie wielkie litery x oznaczają 20, pionowa kreseczka i wielka litera v oznaczają liczbę 4. Mamy tutaj więc liczbę 24. No to mam dla ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, jakie liczby oznaczają te zapisy. Tutaj mamy 25, czyli 25. Tutaj mamy 26, czyli 26. Tutaj mamy 27, i 7, czyli 27. W kolejnym przykładzie mamy 20 i 8, czyli 28. W kolejnym przykładzie mamy 29, czyli 29. Spójrz jeszcze na ten zapis. Trzy wielkie litery x oznaczają 30, czyli liczbę 30. No to mam dla Ciebie ostatnie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, jakie liczby oznaczają te zapisy. Na początek można dostrzec różnicę pomiędzy tymi zapisami a tymi zapisami. Zwróć uwagę, że tutaj na początku mamy dwie wielkie litery x, które oznaczają 20. Tutaj na początku mamy trzy wielkie litery x, które oznaczają 30. Skoro 3 wielkie litery x oznaczają liczbę 30, a jedna pionowa kreseczka oznacza liczbę 1, to ten zapis oznacza liczbę 31. Tutaj z kolei mamy 30 oraz 2, czyli 32. Tutaj mamy 30 i 3, czyli 33. Jak już się domyślasz, kolejny zapis oznacza liczbę 34. Trzy wielkie litery X oznaczają liczbą 30, a pionowa kreseczka i wielka litera V oznaczają liczbą 4. 30 i 4 to 34. Tutaj z kolei mamy 30 oraz 5, czyli 35. W kolejnym zapisie mamy 30 i 6, czyli 36. W kolejnym mamy 30 i 7, czyli 37. W następnym mamy 30 i 8, czyli 38 a w ostatnim mamy 39, czyli 39. Na tym zakończymy. Liczby większe niż 39 pokażę Ci w innej lekcji. W systemie rzymskim liczby od 1 do 30 możemy zapisać za pomocą kombinacji trzech znaków pionowej kreseczki, wielkiej litery V i wielkiej litery X. Ta playlista dotyczy rzymskiego systemu zapisywania liczb. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej Pistacja.tv. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zasubskrybuj nasz kanał.